Wystawa jest fantastyczna, bardzo różnorodna, ale osobiście chciałem Państwu zwrócić uwagę na kilka obrazów. Szczególnie, proszę Państwa, na ten obraz, szczególnie na tą panią w środku. Prawda, jest niezwykle urocza. Ja mam przyjemność być na którejś kolejnej edycji imprezy Mikołowskiej. Wczuwając się w rolę gospodarza, chciałem przede wszystkim wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać w Olkuszu i powitać w tym miejscu w galerii BWA, której szefuje od wielu lat artysta Stanisław Stach. Znany mi skądinąd jeszcze sprzed dłuższego okresu czasu, niż jest tutaj dyrektorem. Gdzieś tam nasze drogi zawodowe kiedyś się zetknęły i tak mnie do dzisiaj chłopisko męczy. Proszę wyłączyć komórki. To jest taki nakaz i prikaz, tak żeby to się... A panie, może pan kamerę też wyłączy na chwilę? Albo inaczej, różowe szkiełeczki, jak pan sobie tam zapnie. Proszę Państwa, następnym obrazem jest również kawałek golizny bardzo urokliwej pana Żegalskiego, który tutaj wcześniej już w Olkuszu miał swoją wystawę i artysta niezwykle utalentowany, operujący świetną techniką, co zresztą właśnie tutaj widać na tym obrazie. Ja serdecznie Państwa zapraszam nie tylko na wystawę, ale na inne spotkania, ciekawe rzeczy, które się w Mikołowie dzieją, a i Mikołowian także do odwiedzania Olkusza. Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Ale najbardziej zaskakującą rzeczą, proszę Państwa, jest sam pan Stanisław Stach. Ja go nazywam, że to jest chłop pełen ikry. I że to jest chłop pełen ikry, świadczą właśnie te trzy jego prace. Ja to nazywam, że on ma teraz jakiś okres godowy. To jest okres rybi, co jest bardzo ciekawe. Ja go zawsze znałem z ptaków i drzew. Natomiast teraz mamy tutaj okazję obejrzeć fantastycznie kolorowe ryby, bardzo urokliwe i bardzo ciekawe. Proszę Państwa, tutaj mamy taki namacalny przykład, że polityka nie jest oderwana od sztuki. Właśnie tutaj obecna pani poseł Lidia Gądek na dzisiejszym wernisażu jest takim dobitnym przykładem, z czego ja się ogromnie osobiście również bardzo cieszę. Myślę, że pan dyrektor tej galerii również. Wrażenia moje, no cóż, zawsze jak bywam w BWA Olkuskim, są świetne. Niezależnie od tego, czy to jest wystawa malarstwa, czy to jest koncert, to naprawdę jest to sztuka przez duże S. No... Dlatego koniecznym jest, żeby ta jednostka funkcjonowała. Dokładnie tak. I zawsze mówię, żeby się rozwijała. Czy ma pani tutaj jakiś ulubiony obraz z tej wystawy, czy nie chciałaby pani wskazywać? Nie chciałabym wskazywać. Znaczy ja rozumiem, że pani to dyplomatycznie odpowie, że pewno, że wszystkie są bardzo fajne. Ja jestem, jak pan zaczął mówić, nie jestem oderwana od rzeczywistości, mam drugą wadę jak dla polityka. Tak? Z reguły mówię to, co myślę. No więc powiem tak, generalnie sztuka na bardzo wysokim poziomie, kilkunastu właściwie twórców, którzy no, większość już znane nazwiska, ale mnie się podoba tylko kilka obrazów. Zawsze kosztowałam tego typu malarstwie, jak tam tak typowa impresja. To jest właśnie taki impresjonistyczny obraz. Mocny kolor, a jednocześnie taka pełna impresja. To jest dla mnie... Ja po prostu bardzo lubię tego typu obrazy. Powiem pani, że ja również. Miło mi. Miło zawsze mi, impresjonizm bardzo mnie fascynuje. I on, ta praca właściwie nawiązuje jakby do impresjonizmu. A rozumiem, że... Ale to jest Mikołowa. To jest Mikołowa, tak. A obraz w Olkuszu sugeruje jakieś związki z tym, co się wydarzyło kiedyś. No ale trudno. I druga rzecz, pan dyrektor mnie słucha. To są małe rybki. To ja już mówiłem, że to chłop z ikrą jest. Małe rybki są śliczne. Wszystkie inne... Aha, i jest jeszcze jedne te... pastele, które mi się wydawały najpierw zdjęciami. To znaczy, to jest typowy hiperrealizm. Tak, ale też piękne. Ładne, bardzo ładne. A wszystkie inne też ładne. Życzmy sobie czego? Niech żyje sztuka, sukcesów w polityce. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia przede wszystkim. Wszystkiego najlepszego, również. Za rok się spotkali w tym Dokładnie. Samym miejscu i mogli powiedzieć, że ten rok na BWA był dobry. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.